Szanowni Państwo, nazywam się Karyna Wandolszowska i mam ogromną przyjemność i zaszczyt prowadzić ten cykl o tym, jak Polki zadziwiały świat w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj temat ważny, bo o Polkach walczących o niepodległość, o Polkach, które zasłużyły się polskiej tej historii, głównie dwudziestolecia międzywojennego, ale nie tylko, tylko tej wcześniejszej i późniejszej również. Bo kto nie zna, czy to Józefa Piłsudskiego, czy to Jędrzeja Moraczewskiego, ale właśnie ile wiemy o ważnych kobietach z nimi związanych, czy to Aleksandrze Piłsudskiej, czy to Marii Piłsudskiej, czy to o Zofii Moraczewskiej. Czy w podręcznikach do historii znajdziemy Stanisławę Paleolog? Czy będziemy się zastanawiać, kim ona właściwie była? No więc dzisiaj porozmawiamy o tym więcej. Ja mam ogromną przyjemność powitać w programie dzisiejsze ekspertki i panelistki, panią Małgorzatę Basaj z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry Państwu. Panią Agnieszkę Kaczmarską, również z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry Państwu. I panią dr Emilię Płońską z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry. Ja chciałabym zacząć od pani i zapytać o... No właśnie, Józefa Piłsudskiego znają wszyscy. To jest chyba jedna z niewielu postaci historycznych w Polsce, którą nikomu nie trzeba przedstawiać. Wiemy o nim więcej lub mniej, ale doskonale kojarzymy postać. I chciałam właśnie zacząć od początku i zapytać o Marię Piłsudską. Kim była i dlaczego jest ważna dla historii Polski? Bardzo się cieszę, że od niej zaczynamy, bo ona jest do tej pory dosyć pomijana, o ile Aleksandra pojawia się i w filmach, i na wystawach, Maria nie. Ja tutaj tylko chciałabym na początku taką jedną uwagę, żebyśmy same też tego nie używały słowa o kobietach związanych z Piłsudskim. Okay. Tak no właśnie, ale to też pokazuje pewne stereotypy, które są. No to pokazuje stereotypy, które w nas funkcjonują, że mówimy o Marii, dlatego że jest związana z Józefem Piłsudskim. No więc kim była Maria Skoplewskich, Juszkiewiczowa? Maria pochodziła z takiej szlacheckiej rodziny z Wilna. Ojciec jej był znanym lekarzem. I w związku z tym Maria obracała się w takim środowisku ludzi wykształconych, ale też w takim środowisku patriotycznym. Została bardzo starannie wykształcona i jak na swoje czasy była naprawdę kobietą z wyższym wykształceniem. Dlatego, że studiowała w Instytucie Bestużewa w Petersburgu. To były studia takie medyczne, w zasadzie dentystyczne. Nic dalej na ten temat nie wiem, czy ona, znaczy nic nie wiadomo, żeby praktykowała w tym zawodzie. No ale w każdym razie trwało 4 lata. I w tym, na tym właśnie instytucie ona spotkała takie środowisko, w jednym pokoju mieszkały 3 Marie. Maria Koplewska, Maria Arciszewska, która była narzeczoną Łukasiewicza, który był z kolei zamieszany w zamach na cara Aleksandra III, tego, na skutek nieudanego zamachu, na skutek którego Józef Piłsudski, jego brat Bronisław, zostali zesłani na Syberię. I Maria Paszkowska, później zwana Gintrą, która była bardzo zaangażowana w PPS-ie, jakby kierowała kolportażem nielegalnych pism. I Maria Koplewska tą działalność niepodległościową, zaangażowanie zaczęła właśnie już na studiach. Wtedy te kierunki jeszcze tak się klarowały i ona na początku związana była z ruchem narodowym, narodowo-społecznym, z którego później rozwinęła się tendencja, ale te różnice nie były wtedy takie istotne. Później jakby przeskok w inną stronę związała się ze środowiskiem proletariatu. I teraz tak, w międzyczasie wyszła za mąż, urodziła córeczkę, to małżeństwo się rozpadło, nie z jej winy. Ona wróciła do Wilna, potem była w Warszawie i tutaj właśnie związała się ze środowiskiem proletariatu. I została nawet aresztowana. Właśnie w tym okresie, kiedy były te masowe aresztowania proletariatczyków i proces proletariatczyków. Niemniej kobietę tak bym potraktowano łagodnie i odesłano ją po prostu do Wilna, do rodziny. Nie została skazana na dłużej. No i tak, gdy Piłsudski wrócił do Wilna z zesłania w 1892 roku, jesienią, Maria była w tym środowisku już osobą znaną i bardzo zorientowaną w tych sprawach politycznych, bo miała kontakt i z ruchem narodowym, i socjalistycznym, i tym takim bardziej internacjonalistycznym ruchem.
Znała też wielu ludzi i jej dom to był taki swego rodzaju salon polityczno-towarzyski. Tam bywało wielu ludzi. Maria była osobą bardzo taką towarzyską, wyrobioną towarzysko. Relacje z epoki mówią, że była też bardzo piękna. Później nazywano ją piękną panią albo Pepe bez S, odwołując się do skrótu Polskiej Partii Socjalistycznej. Więc to wszystko maluje nam sylwetkę takiej osoby naprawdę z silnym charakterem, wyrazistej, atrakcyjnej, potrafiącej przekonywać do swoich poglądów i są różne świadectwa, które wskazują na to, że to bardziej Maria w tym momencie wciągała Piłsudskiego i zaznajomiła go na przykład z Józefem, z Mendelssohnem, który zakładał Polską Partię Socjalistyczną na ziemiach polskich. Była po prostu w tym środowisku siedziała. Tak? Po poznaniu Józefa Piłsudskiego, parę lat później, zdecydowali się na ślub i żeby ten ślub mógł być zawarty, Józef Piłsudski przeszedł na wyznanie luterańskie, ponieważ Maria była już rozwódką i nie mogłaby brać ślubu w kościele, nie mogli wziąć ślubu w kościele katolickim. Tutaj zdania znowu są takie podzielone i tutaj wiele z tych spraw to tak trochę krąży wokół takich wątków sensacyjnych i plotkarskich, powiedziałabym. Mianowicie, czy Piłsudski naprawdę był taki zakochany w tej Marii, czy po prostu ze względów takich konspiracyjnych ten ślub wzięli, żeby mogli razem mieszkać. Ja nie wątpię, że Maria była na tyle atrakcyjną kobietą, że po pierwsze nie brałaby ślubu tak pro forma, a poza tym no, i Piłsudskiemu i wielu innym, dla wielu innych mężczyzn tego środowiska była bardzo atrakcyjna. I małżonkowie przyjęli nazwisko fikcyjne Dąbrowscy. Pod tym nazwiskiem zamieszkali w Łodzi na ulicy Wschodniej 19. I tam została przeniesiona konspiracyjna drukarnia PPS, gdzie drukowano robotnika. I tutaj jeszcze cofnę się wstecz, bo robotnikiem i kolportażem jego Maria zajmowała się już wcześniej. Wcześniej razem z Ginturą, czyli Marią Paszkowską, przenosiła nielegalne druki. Wcześniej udzielała takich konspiracyjnych lekcji języka polskiego i historii dla robotników. Ona tak powiem, była bardzo zaangażowana w te działania. Ten epizod łódzki był dosyć krótki, ale tam Maria bardziej zajęła się już właśnie tworzeniem tej takiej konspiracyjnej legendy, to znaczy tworzeniem domu, który miał wyglądać na taki dom zamożnego jakiegoś inteligenta, który absolutnie nie może być podejrzewany o jakąś działalność wywrotową czy rewolucyjną. Ale także pomagała w kolportażu, pomagała w składaniu pisma. I tam 22 lutego 1900 roku Maria i Józef zostali aresztowani. I Maria spędziła 11 miesięcy w więzieniu na Cytadeli. Tak? O tym też się rzadko mówi, że te kobiety były więzione. Aleksandra była więziona dwa razy. Została zwolniona nieco wcześniej niż Piłsudski. I później, jak on już uciekł, to już nie ta historia, zamieszkali razem w Krakowie. I tam to małżeństwo zaczęło się rozchodzić ich drogi. Piłsudski już wkroczył na taką działalność, zmienił się po tym okresie uwięzienia. Maria też lubiła życie towarzyskie, Józef już w tym momencie nie za bardzo. Do tego doszła taka osobista tragedia Marii, której córka Wanda, ukochana i zresztą też ukochana pasierbica Józefa Piłsudskiego, zmarła, po czym Maria przeżyła załamanie. No i potem następuje ten moment, kiedy Józef poznaje Aleksandrę Szczerbińską i ten związek się rozpada, natomiast Maria do końca życia nie zgodziła się na rozwód. I to na pewno była sytuacja trudna bardzo dla niej, dla wszystkich stron, ale też były to lata wojenne. Tak? Wojna, Piłsudski na froncie, w Magdeburgu.
Maria była bardzo lubiana i poważana w tym środowisku krakowskim, środowisku i PPS-owców, legionistów. Występowała no, jako pani komendantowa oficjalnie, no ale niewątpliwie to był bardzo trudny okres w jej życiu. Nadal działała w różnych stowarzyszeniach kobiecych, które wspierały walczących na froncie i była taką osobą aktywną, korzystając z tego swojego jakby tytułu do tego. To może tyle o Marii. Dobrze, tu już wrócimy za niedługo, ale już nie do Marii. Najpierw teraz chciałam się przenieść i zapytać panią doktor Emilię Pońską o Stanisławę Paleolog. Jakby może ten pierwszy okres, powiedzmy, podczas walki o drugą Rzeczpospolitą, bo mam wrażenie, że to w ogóle jest postać, która jak się w nią zagłębimy, wydaje się bardzo ciekawa, ale jednak dla, myślę, wielu odbiorców będzie takim nowym odkryciem. Mam nadzieję, który zostanie z państwem i poszerzą państwo wiedzę o tej postaci. Dziękuję serdecznie. Rzeczywiście Stanisława Filipina Paleolog jest taką postacią, która dopiero teraz właściwie jest odkrywana. W ostatnich 20-30 latach jak gdyby też powstało sporo takich prac, publikacji na jej temat. Głównie jest to związane z obchodami policji, rocznicy oczywiście Policji Państwowej i stąd też właśnie jej postać też została jak gdyby na nowo odkryta i pokazana szerszej też publiczności. Jest też parę szkół w ogóle w Polsce, które noszą właśnie, których jest patronką, także to nie jest tak, że jest zupełnie nieznana, jednak jest. Jeżeli chodzi o jej postać, to Stanisława Filipina Paleolog urodziła się 4 maja 1892 roku w Rumnie, w powiecie Rudka, to jest, dawniej to było województwo lwowskie. I pochodziła ona z takiej rodziny wielodzietnej, bo posiadała 5 braci, a ona sama była jedną z 5 sióstr, także w rodzinie było 10 dzieci, więc na pewno była to duża rodzina. Rodzina bardzo patriotyczna, matka często grywała właśnie Chopina, dzieci też bardzo często uczestniczyły w różnych takich no, przedsięwzięciach też oczywiście niepodległościowych. Natomiast jeżeli chodzi o ojca, oczywiście Filipiny, to był on z zamiłowania rolnikiem i zarządcą też folwarków księcia Landskorońskiego. I bardzo często w tych majątkach no, młodzież spotykała się, no i tam oczywiście na różnych przyjęciach. Tam też młoda Filipina spotkała swoją miłość, którą był to taki inżynier Roman B., który no, znaczy zaręczyli się ponoć. Oczywiście ten epizod w jej życiu nie jest do końca wyjaśniony i nie wiadomo z jakich przyczyn nie wyszła nigdy za mąż. Natomiast oczywiście to małżeństwo, znaczy to, ten związek jak gdyby nie przetrwał z uwagi na śmierć ukochanego. Natomiast kiedy ona generalnie była, rodzica jej bardzo dbali o wykształcenie wszystkich swoich dzieci, dlatego że zarówno mężczyźni w tej rodzinie posiadali wykształcenie wyższe, jak również i córki posiadały albo wykształcenie wyższe, albo średnie, co w tamtych czasach było takim ewenementem, żeby była młodzież tak wykształcona. No więc w związku z tym ona ukończyła lwowską szkołę sióstr sakramentek z ocenami, jak pamiętam to świadectwo jeszcze z jednej z publikacji, to tam widniały na tym świadectwie same oceny dobre i bardzo dobre. Filipina była dobra z takich przedmiotów, chociażby jak geografia, jak języki obce, ale już z kolei język polski, na przykład historia, niekoniecznie. Muzycznie też była uzdolniona i tam jeszcze były takie przedmioty plastyczne również takie. Także z tego była, no, w tym zakresie była uzdolniona. I potem oczywiście rozpoczęła edukację w Akademii Handlowej, również we Lwowie, no ale wybuchła wojna, rok 1914 i cała rodzina paleologów, no część tam chłopców oczywiście zaciągnęło się do wojska, brali udział oczywiście w walkach. Filipina do końca życia żałowała, że nie wzięła w tym udziału również, chociaż miała okazję, ale wyemigrowała, no pomagała matce tutaj, tak, która zajmowała się też całą rodziną, więc oni wszyscy wyemigrowali do Wiednia. I w Wiedniu, tam oczywiście z przystankami, i w Wiedniu zachorowała też, pielęgnowała swego brata, ale i pielęgnowała też rannych, za co właśnie władze austriackie też uhonorowały ją odznaczeniami, ona nigdy tego nie odebrała. No ale ta właśnie pomoc tym rannym była bardzo istotna w jej też życiu i też jak gdyby wyczuliła ją też na pomoc też i innym osobom pokrzywdzonym przez los.
Jeśli chodzi generalnie potem, co się działo później, no to oczywiście potem jak władze austriackie wróciły gdyby do tutaj do Lwowa, jakby to znaczy opanowały Lwów, wtedy rodzina wróciła na swoje, do swojego miejsca zamieszkania i wróciła również Filipina Paleolog, która ukończyła w tamtym czasie właśnie w tamtym czasie tą Akademię Lwowską. No i oczywiście to, co było charakterystyczne też, to że we Lwowie skończyła kurs sanitarski, w Wiedniu, przepraszam, skończyła kurs sanitarski i kurs łączności. No to się jej bardzo potem przydało. Natomiast to jak gdyby to był ten epizod jak gdyby związany z pierwszą wojną światową. Natomiast ważne są również te wydarzenia, które miały miejsce później w obronie właśnie już tutaj Lwowa. Bo w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy atakują Lwów. No i wtedy ona zgłasza się do pracy jako sanitariuszka. No i będąc tą, znaczy była tą sanitariuszką tylko właściwie chyba jeden dzień, dlatego że potem zajęła się czymś zupełnie innym, a mianowicie była kurierką, przekradała się przez linię frontu i tam też właśnie roznosiła oczywiście listy, roznosiła różnego rodzaju meldunki, przenosiła też rozkazy, zajmowała się kolportażem prasy, no i pełniła taką właśnie też rolę później oczywiście też i wywiadowczą. W późniejszym czasie, to był taki właśnie ten epizod, od którego się rozpoczęła jej tak naprawdę ta wojskowa taka kariera. Dlatego, że potem, kiedy władze austriackie otworzyły więzienia i wypuściły kryminalistów, to rozpoczęły się tak naprawdę we Lwowie i w ogóle w mieście bardzo duże problemy, oczywiście związane z przestępczością. I wtedy to właśnie powstała Milicja Obywatelska Kobiet, z którą ona również się związała. Potem, pełniła bardzo często właśnie tam służbę taką wartowniczą, też uczestniczyła we wszystkim, co było związane właśnie z obroną swojej małej ojczyzny. Oprócz tego pełniła tą właśnie taką służbę wartowniczą, patrolową. Tak? No, do tego była powołana ta Milicja Obywatelska Kobiet. Potem z kolei była związana z OLK, czyli z Ochotniczą Legią Kobiet. To była taka organizacja, która skupiała bardzo, bardzo wiele różnych kobiet, które były rozkochane wręcz w sztuce wojennej i pełniły właśnie funkcję chociażby taką wartowniczą, patrolową również. One też prowadziły działania obserwacyjne, bojowe również. Ona była później oczywiście na początku działały we Lwowie, ale kiedy Aleksandrę Zagórską przeniesiono właśnie do Warszawy, to ona jako jej adiutantka podążyła za nią. I do końca właściwie istnienia Ochotniczej Legii Kobiet, czyli OLK, była związana właśnie z Aleksandrą Zagórską i z tą organizacją. Tak, to już potem wrócimy do tej jakby głównej części życia Stanisławy Paleolog, ale chciałam się przenieść do pani Agnieszki Kaczmarskiej, jakby zapytać, wracając do właśnie nie do kobiet Piłsudskiego, tylko do ważnych kobiet w historii Polski, zapytać Aleksandrę, dlatego że dzięki temu, że była ona patronką roku 2023, mam nadzieję, że jest trochę bardziej znana jednak polskiemu odbiorcy, no ale obawiam się, że dalej tutaj jeszcze wiele jest do zrobienia. Chciałam zapytać właśnie o ten, powiedzmy, pierwszy okres jej życia, no bo tutaj ważna postać, jakby pani mogła przybliżyć jej sylwetkę, to kim była i dlaczego? Dlaczego jednak nasi odbiorcy powinni wiedzieć więcej? No bo tutaj zawsze jeszcze można sięgnąć po więcej i dowiedzieć się więcej. Słuchając tego, co mówiła tutaj pani o paleolog, to chcę powiedzieć, że tu jest jeden taki wspólny wątek dla tych kobiet walczących o niepodległość. Mianowicie to jest szlacheckie pochodzenie, wychowanie patriotyczne w tych rodzinach, gdzie jest zazwyczaj kult tego powstania styczniowego, ale też przygotowywanie do walki, kształcenie, położenie dużego nacisku na kształcenie. I Aleksandra, tak samo zresztą jak Maria, pochodziła z takiej szlacheckiej rodziny, natomiast była dość wcześnie została osierocona i wychowywała ją babka Karolina Zachorska. Wychowywała ją dosyć twardą ręką, ale też wspierała w jej przedsięwzięciach.
I no, też przekazywała jej całe tradycje niepodległościowe i to młodą Aleksandrę bardzo, tak powiem, ukształtowało na dalsze lata. I ona już po ukończeniu gimnazjum w wieku 19 lat pochodziła z Suwałk, prowincjonalnych Suwałk. Podjęła taką decyzję, że ona no, nie chce jak dziewczęta w tym wieku wychodzić za mąż, tylko chce być niezależną. I drogą do niezależności było wykształcenie. No, to też nie było proste, ponieważ na to trzeba było mieć fundusze. I oczywiście nie mogła tego wykształcenia zdobywać w Suwałkach. No nie była w takiej dobrej sytuacji jak Maria, która miała rodzinę i ojca, który na to wykształcenie łożył. Zdecydowała się na wyjazd do Warszawy i w tym wspierała ją babka. Tak? Wspierała ją, zgodziła się na to, co nie było takie oczywiste. I Aleksandra, taka młodziutka jeszcze dziewczyna, pojechała do Warszawy i tam też skończyła takie wyższe kursy handlowe. 4 lata, a jednocześnie też musiała pracować po tych kursach, żeby się utrzymać. Pracowała przy fabrykach na Woli i tam była w ogóle osobą taką wrażliwą na różne niesprawiedliwości, zarówno te dotyczące braku swobód politycznych, braku możliwości używania języka polskiego, jak i takie zwykłą ludzkie nieszczęścia czy biedę. I pracując w fabryce się miała okazję przyjrzeć temu, to ją bardzo poruszyło i zaczęła się interesować właśnie ruchami no, socjalistycznymi. I bardzo szybko zbliżyła się do Polskiej Partii Socjalistycznej i tam powierzono jej zadanie takie, po pierwsze, żeby zorganizowała koło kobiece PPS, koło kobiece wśród robotnic. Więc Aleksandra musiała mieć dar przekonywania i jeździła na Brudno, na Wolę i dosyć szybko udało jej się zaagitować robotnicę. Zatem ona także udzielała, po prostu uczyła języka polskiego, uczyła pisania te kobiety, uczyła polskiej historii. To były te jej pierwsze działania. Natomiast no, szybko dała się poznać jako taka osoba zorganizowana, godna zaufania, dyskretna. I zostało jej powierzone, to już wchodzimy w okres, zbliżamy się do okresu rewolucji 905 roku. PPS zaczęła się uzbrajać, zakupować tą broń za granicą. No i to było całe skomplikowane przedsięwzięcie, zakupywanie broni za granicą, transport jej, magazynowanie, potem wydawanie. Do tego trzeba było naprawdę osoby godnej zaufania, takiej, która w sytuacji jakiejś wsypy nie wyda. I no, jak ja nad tym się zastanawiam, to myślę, że nawet, że powierzono takie zadanie takiej młodej dziewczynie, to myślę, że naprawdę musiała robić wrażenie tą swoją postawą, ponieważ w jej rękach w zasadzie spoczywał całe centralne magazyny broni PPS w Warszawie. A dla PPS ta broń w tym momencie to była po prostu najważniejsza sprawa. Bo i środki na jej pozyskanie i to w ogóle możliwości działania. I to ona wiedziała, gdzie są poszczególne magazyny, bo to, te magazyny to były jakieś skrytki w domach różnych no, cywilnych ludzi, w sklepach i poukrywane. Także ona wiedziała, gdzie ta broń jest, ale także tylko ona wiedziała, jakim kurierom, na jakie teraz jest dostarczane. Zajmowała się też czasami czyszczeniem tej broni. Tutaj zdarzyło się jej raz mieć jakiś nieszczęśliwy wypadek, kiedy ta broń wystrzeliła, ponieważ jednak była nabita. No, takie zadanie naprawdę też niebezpieczne, bo gdyby została aresztowana w takim magazynie, to konsekwencje mogłyby być bardzo poważne. No i w takich to okolicznościach Aleksandra w 1906 roku poznała Józefa Piłsudskiego. Piłsudski odpowiadał też za kształcenie kadr bojówek PPS, organizacji bojowej i w ramach tego wizytował te magazyny broni. No i Aleksandra w swoich wspomnieniach opisała tą sytuację
kiedy Józef Piłsudski przyjeżdża do magazynu broni, oni stoją wśród jakichś koszy wiklinowych z mauserami, z browningami i rozmawiają, i że jej do głowy w tym momencie nie przyszło, że mogłaby kiedyś pokochać tego człowieka, że mogłoby między nimi coś zaiskrzyć. Natomiast niewątpliwie Józef Piłsudski zrobił na nią wrażenie, ale jako człowiek legenda, ten, który był na Sybirze, ten, który był więziony w Cytadeli, ten, który drukował robotnika. I no, była zafascynowana jego osobowością. I tak się zaczęła ta znajomość, która potem była kontynuowana w tej, też jak Aleksandra działała, no bo i w dystrybucji broni. Dalej, jeszcze w międzyczasie Aleksandra także no nie tylko tymi magazynami się zajmowała, ale przewoziła broń, amunicję na sobie. I tutaj też opisuje wiele ciekawych historii o tym, jak to się robiło, jak w sukniach z tego czasu były podwieszane i karabiny, i mauzery, i rauningi, ale też pasy amunicji. Nawet opisując to we wspomnieniach, starała się takie wyciągnąć elementy humorystyczne, jak to raz jednej koleżance pękł ten pas z tą amunicją zaraz przy żandarmie i to się wszystko wysypało na ulicę i groziło aresztowaniem. I to są takie elementy, które są, wydaje mi się, z tego już jest Aleksandra znana trochę, bo to są takie medialne, powiedziałabym, filmowe i pewno może Państwo pamiętają w tym filmie o Piłsudskim ta scena, kiedy Aleksandra w gorsecie tam sobie wkłada tą broń. No to jest takie medialne, ten wątek jest taki, nie bójmy się tego słowa, erotyczny, młoda kobieta, gorset i ta broń, to ładnie się prezentuje. Więc ten wątek, myślę, że z tego to Aleksandra jest znana, ale ta działalność to była niewdzięczna praca. Ona była w PPS nazywana technikierką, to znaczy te kobiety, które się zajmowały na tym zapleczu organizacyjnym, technikierki. Dromaderki te, które nosiły broń czy amunicję, a technikierki, które te wszystkie czynności wykonywały. Następnie Aleksandra razem z Józefem Piłsudskim przygotowywała jakby trzy zamachy, z których tylko jeden doszedł do skutku, czyli akcja bojowa pod Bezdanami. Chodziło o zdobycie pieniędzy na działalność Polskiej Partii Socjalistycznej. No i takie pieniądze można było tylko zdobyć w ramach, no w sposób nielegalny, w ramach akcji ekspropriacyjnej, czyli na przykład napadu na pociąg, na bank. Przygotowanie takiej akcji to trwało prawie rok. Tak, bo i rozpoznanie terenu, jak kursują pociągi, jak straże, kto będzie w ekipie. To było kwatery, odwrót. Wiele miesięcy przygotowań, które trzeba było w warunkach konspiracyjnych wykonać. I Aleksandra w tym uczestniczyła. Też przemyciła wtedy dynamit ze Śląska na sobie pod ubraniem. To też opisywała, że to było bardzo niebezpieczne i nieprzyjemne, bo aż ją tam zemdliło w tym gorącu. No, można było się zatruć, a to mogło też mogło wybuchnąć. Więc z drugiej strony też mierzyła odległości w terenie, sprawdzała mapy. No i te przygotowania niewątpliwie bardzo Aleksandrę z Piłsudskim zbliżyły. I w tym momencie, to jest 1907 rok, kiedy Józef Piłsudski w trakcie spaceru nad Dnieprem w Kijowie wyznaje jej miłość. I od tego czasu można datować ten związek, o którym Piłsudski pisał jako o tragicznym trójkącie, że Maria, która nie zgadzała się na rozwód, tu Aleksandra, tu czasy rewolucji. Trzeba też jeszcze dodać, że Aleksandra zarówno przed tym udziałem w tej akcji pod Bezdanami, jak i potem potem w trakcie pierwszej wojny była aresztowana, więziona była na Pawiaku i to przez czas dłuższy, w okropnych warunkach te więzienia kobiece. Była potem też w Szczypiornie, także no, chciałabym ten wątek też podnieść i podkreślić, że to nie tylko to chowanie pod ubraniem i broni, konsekwencje one też za to ponosiły. Kolejnym etapem działalności Aleksandry, może już mniej znanym, jest to, że była komendantką wywiadu kobiecego w Legionach Polskich przy pierwszej brygadzie. To też zadanie dla osoby niezwykle pewnej, sprawdzonej,
odpowiedzialnej i godnej zaufania. I no, tu Aleksandra niewątpliwie bazowała i na swoim doświadczeniu, i na wcześniej znanych ludach, kobietach, bo to tą służbę kurierską pełniły kobiety. Ona odpowiadała i za przekazywanie tych meldunków, ale też za bezpieczeństwo tych kobiet, za cała logistyka takiego przedsięwzięcia. I to jest też działalność, o której stosunkowo niewiele wiadomo. Natomiast my w tym roku wydaliśmy w muzeum taką książkę napisaną przez Adama Pruchnika. To jest tak wznowienie, tylko w wydaniu krytycznym. Aleksandra Piłsudska, komendantka wywiadu kobiecego. Tak będę chciała ją pokazać. Także to jest kolejna taka karta jej działalności niepodległościowej, bardzo mocna. I cóż, dalej. Ona oprócz takich działalności spektakularnych też była zaangażowana w pracę Ligi Kobiet i w taką działalność pomocy dla wojska, dla ludności cywilnej. Tutaj dalej można by mówić o tym okresie, kiedy już Piłsudski był aresztowany i internowany w Magdeburgu, a Aleksandra była już przy Nadziei. Spodziewała się pierwszego ich dziecka, córki Wandy, i która się urodziła, kiedy ojciec jej był jeszcze w Magdeburgu w lutym 1918 roku. Więc w tym momencie ona była no, też w trudnej sytuacji życiowej. Zresztą jak wiele kobiet w tym czasie, tak? Wojna, brak środków do życia, brak wsparcia męskiego, czy często w ogóle żadnego innego. Te kobiety się wspierały razem między sobą w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej. Ona po 11 dniach od urodzenia dziecka musiała wrócić do pracy, żeby mieć środki do życia. Wyobrażają sobie państwo, po 11 dniach i ona z tym koszykiem, z dzieckiem do pracy. Tam koleżanki też się zajmowały w międzyczasie. No, dla mnie to aż bardzo trudne do wyobrażenia, ale z kolei zwiedzając Muzeum w Łodzi widziałam, że kobiety w okresie PRL-u też z dziećmi takimi malutkimi przynosiły je do pracy między te maszyny tkackie i tak to jeszcze niedawno funkcjonowało. No i to jest też okres, kiedy Aleksandra jest cały czas tą partnerką Piłsudskiego. Potem w 20 roku, kiedy trwa wojna polsko-bolszewicka, ona rodzi drugą córkę, Jadwigę. I cały czas Piłsudski już pełni, tak powiem, naczelne funkcje w państwie, jest naczelnikiem państwa. Kiedy ona jest z boku, ona mieszka, wynajmuje mieszkanie na Koszykowej w Warszawie. Piłsudski rezyduje w Belwederze. Piłsudski wprawdzie odwiedza je jak tylko może, prawie codziennie w tym mieszkaniu Koszykowej. Kocha te dziewczynki, zajmuje się nimi jak może, no ale wiadomo, jakie są czasy. I Aleksandra stara się funkcjonować w tej sytuacji jak najlepiej, jednocześnie realizując jakieś swoje zainteresowania i działalność społeczną, którą w tym momencie trochę musi ograniczać ze względu na obowiązki rodzicielskie. No i dopiero po śmierci Marii w 21 roku biorą ślub z Józefem i mogą zamieszkać razem. Natomiast może tutaj warto jeszcze wspomnieć, że w styczniu 21 roku Aleksandra, będąc mamą tych dwóch córeczek, postanowiła zakupić jakąś posiadłość dla siebie. No to w ogóle no była taka sytuacja, że ci socjaliści, którzy walczyli o niepodległość, to po odzyskaniu tej niepodległości, to oni często nie mieli gdzie mieszkać, nie mieli domów, no nie zajmowali się robieniem pieniędzy. Aleksandra przybyła z tych Suwałk. Piłsudski też wiadomo, w jakich warunkach żył. I ona od Zofii Moraczewskiej, o której tutaj dopowie nam koleżanka, dowiedziała się, że w Sulejówku pod Warszawą jest na sprzedaż taka działka zalesiona z drewnianym domem w zasadzie letniskowym i postanowiła go kupić. Ona tej transakcji dokonała no, sama, bez Józefa u swego boku. On się wtedy jakby czymś innym zajmował. W księgach notarialnych to ona jest podpisana i dlatego Sulejówek jest skojarzony z Piłsudskim, bo to Aleksandra
ponad 100 lat temu podjęła tą decyzję i to miejsce wybrała dla siebie na ziemi do tworzenia domu. Czyli powinniśmy kojarzyć z Aleksandrą, a nie z Józefem, tak na dobrą sprawę. Aleksandrą i Józefem Piłsudskim, tak. Ale o tym mam nadzieję tutaj koleżanka powie. Tak, ja właśnie dlatego już wołano, chciałam panią Małgorzatę Basaj poprosić o jakby dopowiedzenie tej dalszej części biografii Aleksandry Piłsudskiej, a potem jeszcze pozwolę sobie dopytać o tą wspomnianą już Moraczewską, ale najpierw może Piłsudska. Tak, Aleksandra 21 stycznia 1921 roku podpisuje akt notarialny sama, są dokumenty, no i staje się właścicielką niewielkiej posiadłości w Sulejówku, około 5 murg. Józef Piłsudski, właściwie dobre pytanie, gdzie był wtedy, prawda? On się szykował do podróży do Paryża, mamy 21 rok, prawda? I następnego dnia, w dniu, w którym Aleksandra podpisywała akt notarialny, on po prostu wsiadał w pociąg i jechał do Paryża. I co ją tam urzekło w tym Sulejówku? Oczywiście tą najważniejszą rzeczą to były finanse. To była działka, która kosztowała niewiele jak na tamte czasy, 900 tysięcy marek polskich i oczywiście dowiedziała się o niej, o istnieniu takiej działki od Zofii Moraczewskiej, która już od roku razem ze swoją rodziną w Sulejówku mieszkała. Na działce był dom letniskowy, drewniak, była też pasieka, był sad owocowy, warzywnik. Myślę, że to było takie miejsce, o którym to pokolenie walczące o niepodległość po prostu marzyło. Taki własny dom, własne miejsce, własna ojczyzna, mała ojczyzna. I to marzenie pewnie mieli też Piłsudcy, wcześniej, no może jeszcze nie Piłsudcy, no bo Aleksandra była jeszcze wtedy Aleksandrą Szczerbińską. I od wczesnej wiosny z małymi córeczkami, Wandą i Jagódką, do tego Sulejówka po prostu przyjeżdżała. Miejsce było urokliwe, zalesione, można było spokojnie odpoczywać, nikt tam przez płot nie zaglądał i też lubił przyjeżdżać tam Józef Piłsudski. Pierwszy raz był w Sulejówku wiosną 1921 roku i właśnie Zofia Moraczewska bardzo fajnie opisała tę jego pierwszą wizytę. Było chyba po deszczach jakiś, ponieważ na tych piaszczystych uliczkach Sulejówka, wtedy to była malutka wioska, były po prostu kałuże i samochód, którym Piłsudski jechał, po prostu się tam zakopał. Chciał do tego swojego letniskowego domu, do swojej rodziny, do swoich córeczek pójść piechotą, ale mieszkańcy Sulejówka mu na to nie pozwolili. Zaczęli przynosić jakieś deski, podkładać pod koła tego samochodu i tak przekładając deski, przepychając samochód, dotarł do drewniaka i spotkał się z rodziną. Więc tak ta pierwsza wizyta Piłsudskiego w Sulejówku wyglądała. Lubił przyjeżdżać tam, lubił odpoczywać, miał spokój, ciszę, taką pewną intymność od ludzi. Nie było za bardzo sąsiadów, droga była oddzielona lasem, więc to był taki czas rzeczywiście relaksu. No a Aleksandra? Ona była osobą, która bardzo lubiła takie prace koło domu. Organizowała sobie tę przestrzeń. Pracowała w warzywniku, lubiła pszczoły, więc zajmowała się pasieką. Bardzo też dbała o to, aby wszystko to, co w tym swoim ogródku wyhoduje, zawsze było przetworzone, wykorzystane, żeby nigdy się nie marnowało. I tak wyglądały te pierwsze 2 lata, gdy mieli tę działeczkę swoją w Sulejówku. W międzyczasie wzięli ślub, ale w międzyczasie miały też ważne wydarzenia, miały miejsce ważne wydarzenia w Polsce, które zadecydowały tak naprawdę o przyszłości tego, co Józef Piłsudski dalej będzie robił. No między innymi uchwalona została Konstytucja Marcowa i tam określone zostały prawa dla
prezydenta, obowiązki prezydenta, na którego Józef Piłsudski, pełniąc funkcję naczelnika państwa, był jakby tak naturalnie szykowany. Józef Piłsudski nie zgodził się. To, co zawarte było w konstytucji marcowej, jeżeli chodzi o uprawnienia prezydenta, no trochę nie zgadzało się z jego myśleniem o roli pierwszego obywatela w Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski był osobą czynu. On potrzebował tego, żeby mieć wpływ na decyzje, na to, co będzie się robić, jak będzie się robić, a urząd prezydenta właściwie sprowadzał się w jego mniemaniu tylko do roli takiej osoby reprezentującej państwo. Nie zgodził się, więc już wiadomo było w 25 roku, że gdy dojdzie do wyborów prezydenckich, Józef Piłsudski kandydował nie będzie. No i do tych wyborów doszło w grudniu 1922 roku. Pierwszym prezydentem został Gabriel Narutowicz. I naturalnym dla Józefa Piłsudskiego stało się to, że trzeba się z tego belwederu wyprowadzić, bo to jest tylko i wyłącznie mieszkanie służbowe. Tutaj sprawuje się urząd. No i jest prezydent, nowo wybrany prezydent, najważniejsza osoba w państwie i właśnie w belwederze ten urząd swój będzie sprawował. No i w związku z tym Piłsudscy przeprowadzili się z belwederu na ulicę Koszykową na kilka miesięcy, ponieważ już w tym czasie trwały prace związane z budową domu dla Piłsudskich w Sulejówku. Budowa domu to też jest bardzo ciekawa historia, bo Piłsudscy nie mieli po prostu pieniędzy i żeby jakiś godne lokum komendantowi czy naczelnikowi państwa albo też wodzowi naczelnemu, bo różnie te hasła wtedy brzmiały, zorganizowano zbiórkę pieniędzy. Powołany został Komitet Daru Żołnierza, no i wszyscy, którzy chcieli dołożyć swój grosz do tego, żeby Józef Piłsudski miał własny dom, po prostu te pieniądze wpłacali. Udało się uzbierać kwotę sporą, aczkolwiek niewystarczającą na to, żeby kupić taki całoroczny murowany dom dla Piłsudskich. I Piłsudscy zdecydowali się, że w związku z tym oni dołożą się, sprzedając te dwie działeczki, które mieli w Sulejówku, czyli Willa Milusin i Willa Otradno. Ale to był rok 22, szalała inflacja, te ceny rosły gwałtownie. I też poszukiwanie mieszkania, domu właściwie dla naczelnika wcale nie szło tak łatwo było znaleźć. Wprawdzie komitetowi udało się w Sulejówku znaleźć taki dość okazały dom, a należał do Romana Kretschmera, ale okazało się, że Roman Kretschmer był zwolennikiem narodowej demokracji i jak się dowiedział, że ma być ten dom dla Józefa Piłsudskiego, to po prostu odmówił sprzedaży. Cóż było robić? Mieszkanie było potrzebne, dom był potrzebny. Piłsudscy i przedstawiciele Komitetu Daru Żołnierza zdecydowali się, że jednak wybudują dom na działce, którą Piłsudscy już mają. No i rozpoczęto budowę Milusina. Projekt wykonał Kazimierz Skurewicz i wiosną 1923 Piłsudscy wprowadzili się do nowego domu, do dworku Milusin. Józef Piłsudski już wtedy nie pełnił tych najważniejszych funkcji w państwie, wycofał się do Sulejówka. I tam 3 lata, o których Aleksandra Piłsudska pisała, że był to najszczęśliwszy okres w ich życiu, rodzina spędziła. Ale to nie były wakacje, to nie była emerytura Józefa Piłsudskiego i to nie był wolny czas dla Aleksandry Piłsudskiej, bo tam po prostu ciągle coś się działo, ciągle ktoś przyjeżdżał, ciągle
odbywały się narady, spotkania. Ten dom cały czas tętnił życiem i Aleksandra Piłsudska musiała to wszystko dopilnować, zadbać. A też trzeba powiedzieć o tym, że nie należeli do rodziny zamożnej. Józef Piłsudski nigdy nie przywiązywał wagi do tego, żeby zadbać o ten materialny byt swojej rodziny, więc Aleksandra czasem miała niezły problem, żeby wyżywić i ogarnąć gości, towarzystwo i rodzinę. Tutaj dużym takim pewnie pomocą był ten warzywnik, który ona z dużą pieczołowitością dbała. No ale też trzeba powiedzieć, że Piłsudscy dostawali dużo, dużo podarunków od rolników, od okolicznych, od znajomych, a szczególnie w okolicach imienin Józefa Piłsudskiego, więc jakoś tę rodzinę udawało się utrzymywać. I ja zawsze zastanawiam się, myślę dzisiaj o współczesnych kobietach, jak one by zareagowały na przykład na taką sytuację, że ich mąż decyduje się całą swoją pensję, bo otrzymywał pensję przyznaną przez Sejm Józef Piłsudski, przeznaczyć na cele społeczne, bo tak właśnie robił Józef Piłsudski, więc oni z tego stałego dochodu właściwie nie mieli, bo te wszystkie pieniądze szły albo na uniwersytet w Wilnie, albo na inne cele społeczne, na działalność organizacji społecznych, które pomagały sierotom, wdowom, inwalidom wojennym. Albo na przykład budowę szkoły, prawda? Bo też takie informacje, takie materiały mamy, gdzie Piłsudski po prostu jedną z pensji przekazał na budowę szkoły. No i musiała to wszystko jakoś jako kobieta, jako głowa, znaczy właściwie głowa rodziny, bo ona kierowała tym, dbała o ten dom, ona dawała przestrzeń przez to marszałkowi, żeby on mógł zajmować się swoją działalnością. On wtedy dużo pisał, podróżował, wykładał, miał prelekcje, także potrzebował tego czasu do pracy, więc ona tutaj dbała i tę przestrzeń do pracy mu stwarzała. A mało tego, bardzo go w tym wspierała, ponieważ nocami, bo Józef Piłsudski lubił pracować w nocy, a nie lubił pisać, ona po prostu pisała to, co on jej dyktował. I tak między innymi powstała książka Rok 1920, ta najważniejsza, jedna z najważniejszych pozycji, czy może najważniejsza nawet Józefa Piłsudskiego. 9 z 10 rozdziałów roku 20 spisała nocami Aleksandra, a Józef Piłsudski jej dyktował. Ale jako osoba, która z tej działalności niepodległościowej jeszcze przed wojną miała pewną pozycję w środowisku niepodległościowym też i cieszyła się dużym zaufaniem, też otrzymywała pieniądze z różnych organizacji zagranicznych na przykład, z prośbą o to, żeby rozdysponowywała je między inne organizacje społeczne. I to robiła. W naszych dokumentach w Muzeum Józefa Piłsudskiego mamy takie dokumenty potwierdzające to, że nie wiem, $200, które przysłały jej Polki ze Stanów Zjednoczonych, z jakiejś organizacji kobiecej, ona rozdysponowywała i rozsyłała po różnych organizacjach w Polsce i pomagała. Więc tak to życie w Sulejówku wyglądało, trochę ślankowo, trochę pracowicie, trochę niebezpiecznie, bo pomimo tego, że mówiłam o tym, że było to takie przyjemne miejsce otoczone lasem, zielenią, to jednak było trudne do ochrony, a w tym czasie miały miejsce wydarzenia w Sulejówku też, które zagrażały bezpieczeństwu Józefa Piłsudskiego, no i przez to też jego rodzinie, więc Aleksandra Piłsudska wtedy cały czas nosiła broń ze sobą. Także tak w Sulejówku wyglądało, a później w 26 roku po przewrocie majowym
Piłsudscy wrócili do Warszawy, wrócili ponownie do Belwederu. I wtedy już ona musiała ze względu na funkcję swojego męża troszeczkę inaczej też to życie swoje zorganizować. Dziękuję bardzo. Do Zofii Mraczewskiej może zaraz wrócimy, ale chciałam przeskoczyć teraz do pani doktor Emilii Pońskiej i jakby zapytać się, kontynuując o Stanisławę Palolog, ale o tym i chyba najważniejszy moment na tej naszej historii tutaj rozmowy, czyli o tą policję. Co ona robiła w tej policji? Dlaczego była taka ważna w tym okresie, kiedy tam była? Rzeczywiście, Stanisława Filipina Palolog jest najbardziej rozpoznawalna, jeżeli chodzi o właśnie policję kobiecą, bo ona tak naprawdę położyła, rozpoczęła tą działalność od początku do końca, jak gdyby była związana z policją kobiecą i od początku do końca nią kierowała w tym okresie właśnie międzywojennym. A wszystko tak naprawdę rozpoczęło się w chwili, kiedy właśnie w roku 1922 w marcu rozwiązano OLK, bo wtedy kobiety, które były związane z wojskowością, przeżyły tak naprawdę swoisty dramat. Nie miały tak naprawdę co ze sobą zrobić. Te, które, że tak powiem, były zaangażowane w tą działalność wojskową, no musiały podjąć się zupełnie innych zadań. I między innymi tutaj Stanisława Filipina Paleolog, jednym z takich jej późniejszych, na początku pracowała w szpitalu jako urzędniczka, ale potem pracowała w służbie cywilnej Policji Państwowej i tam zetknęła się, ponieważ pisała różnego rodzaju, nie tyle, że pisała, co może po prostu rejestrowała różnego rodzaju przypadki, które zostały zgłaszane czyli przestępstwa Policji Kobiecej. No i między innymi natrafiła, takim ogólnym, globalnym problemem w tamtym czasie była oczywiście prostytucja i zjawisko prostytucji, które swoim zakresem obejmowało tak naprawdę cały świat. To była już tak naprawdę przestępczość zorganizowana, można by było językiem dzisiejszym powiedzieć. No i wiele krajów podjęło właśnie walkę ze zjawiskiem tak zwanego nierządu, tak? A to zjawisko było, jest bardzo pojemne, a tak naprawdę chodzi tutaj po prostu o stręczycielstwo, między innymi o prostytucję, również o taką zawodową prostytucję, jak również tajne domy prostytucji, tak, które funkcjonowały. No i generalnie o handel kobietami i dziećmi. No i sytuacja polityczna wyglądała w ten sposób, że Liga Narodów zauważyła ten problem w handlu kobietami i dziećmi. To był problem globalny, międzynarodowy. No i we wszystkich właściwie państwach, między innymi w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, takie struktury policji kobiece powstawały. W Polsce nie, długo się wzbraniano, praktycznie do 1925 roku, bo tak naprawdę tym zjawiskiem w Polsce zajmowały się tylko organizacje pozarządowe, takie społeczne. I między innymi Polski Komitet do Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi tutaj bardzo, bardzo prosił tutaj rząd polski, żeby coś uczyniono w tym kierunku. No i w końcu właśnie w 1925 roku powołano do życia tą policję kobiecą. Ona nie była samodzielną policją, ona podlegała oczywiście, tutaj podlegała pod tą policję państwową, nie była takim samodzielnie funkcjonującym referatem. Była to tak zwana brygada sanitarno-obyczajowa, która miała na celu właśnie w swoich zadaniach, między innymi takie właśnie służby, zadania śledcze i oczywiście służbę taką prewencyjną. A zastąpiła później oczywiście działający urząd sanitarny, który zajmował się po prostu rejestracją prostytutek i badaniami oczywiście, na które musiały się one zgłaszać. W ogóle fenomen policji kobiecej to było coś niezwykłego w dwudziestoleciu międzywojennym, ponieważ tak naprawdę do policji kobiecej nie mogły się zgłosić byle jaka kobieta. Dlatego, że na początku było wiele chętnych, niemniej jednak oczywiście tutaj kobiety musiały się wykazać między innymi świadectwem moralności. To świadectwo moralności było oczywiście wystawiane przez organizacje społeczne, pracodawców. No, musiała to być osoba o nieposzlakowanej opinii. Ponadto takim dodatkowym elementem, zaważyło o tym, czy dana osoba została przyjęta w strukturę tej policji kobiecej, czy nie, to było przede wszystkim jej doświadczenie wojskowe.
Jeżeli miała jakiekolwiek, no to oczywiście była przyjmowana. Inną rzeczą to oczywiście były chociażby wysoki cenzus szkolny. Tam były przyjmowane tylko i wyłącznie kobiety, które były wykształcone. I oprócz tego jeszcze wszelkiego rodzaju defekty fizyczne, wzrost powyżej 150 cm oczywiście i defekty fizyczne w ogóle, płaskostopie, jakieś takie inne dziwne rzeczy nie wchodziły w ogóle w grę. No i oczywiście rozpoczęto po tej jak gdyby rekrutacji pierwszej w 1925 roku rozpoczęto tak zwane szkolenia. Pierwszy kurs Policji Kobiecej to było tak naprawdę szkolenie, które trwało tylko 3 miesiące. Był to kurs taki również teoretyczny, ale i praktyczny. Natomiast generalnie w przeciągu od roku 1925 do roku 1939 to tych szkoleń było 6. One nie były regularne. Był pierwszy to właśnie rok 25, potem był bodajże rok 29, dwa były w 35, 38 i niedokończone to szkolenie, które gdyby zakończyła wojna, rozpoczęcie właśnie II wojny światowej. Ważne to w tych szkoleniach było to, że te kobiety były kształcone w różnych dziedzinach. One przede wszystkim, to co było takie ważne w tamtym czasie, to nawet studiowały, moje drogie panie, kryminologię i kryminalistykę. Kryminologia i kryminalistyka były wykładane właśnie na tych szkoleniach. Między innymi takim profesorem, który w ogóle prowadził z tego szkolenia, oczywiście kobiet, Policji Kobiecej, był chociażby profesor Batawia. Prawnik, również psycholog, także te szkolenia były jak na najwyższym poziomie. Kobiety kształciły się i w prawie karnym, i w prawie administracyjnym, i w tej kryminalistyce chociażby. Daktyloskopia była wykładana, higiena, także to było naprawdę bardzo kompleksowe działanie. Że tak powiem, one również oczywiście uczyły się władać bronią palną. Także tutaj nawet ćwiczyły się w jiu-jitsu notabene. Więc te szkolenia naprawdę były bardzo ciekawe. Ten program tych szkoleń był niezwykle ciekawy i dostosowywany po prostu do oczywiście możliwości i do potrzeb tamtych czasów. Ważne było również to, że generalnie Policja Kobieca była powołana do handlu, znaczy do walki z handlem kobietami i dziećmi. I znaczy to było właściwie w jej zadaniach, ale zadaniem również ich była służba taka prewencyjna oczywiście również i tutaj prowadziły one różnego rodzaju też działania, naloty na domy publiczne, no bo problemem jak gdyby nie była ta prostytucja, która była zakazana już, bo w 1919 roku obowiązywał zakaz funkcjonowania domów publicznych, ale to z kolei rodziło problem z tymi tajnymi domami publicznymi. Więc to, co było bardzo ciekawe i dla Policji Kobiecej i co, że tak powiem, zrobiła Filipina Paleolog, to spowodowała, że kobiety nie siedziały nigdy za biurkiem. I kobiety były wszędzie. One prowadziły naloty na te różne tajne domy schadzek. One też próbowały ratować kobiety na dworcach, które przyjeżdżały za chlebem, a które były potem oczywiście wysyłane za granicę. Także ta działalność, że tak powiem, była bardzo tutaj ważna. I dostrzegalna również na arenie międzynarodowej. Ważnym zjawiskiem również było to, że w 1935 roku został powołany też i referat Policji Kobiecej i wtedy też powołano też tak zwane izby zatrzymań dla młodzieży. Dlatego, że dużym problemem w tamtych czasach, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, było również to włóczęgostwo dzieci, w których było wszędzie na ulicach. Kobiety przecież same nawet swoje dzieci, swoje córki wysyłały do prostytucji i poza tym one wałęsały się po prostu po ulicach Warszawy, nie mając jak gdyby też celu, były biedne. W związku z tym również popełniały różnego rodzaju wykroczenia, przestępstwa. No więc te izby były powołane po to, ażeby oddzielić tą młodzież, która była tam właśnie, która takie wykroczeniami początkowymi się zajmowała i przestępczością drobną, miała tam właśnie miejsce schronienia i też jeszcze żeby po to, żeby oddzielić jak gdyby tą młodzież od przestępców zawodowych, czyli tak zwanych później recydywistów oczywiście. Był to taki swoisty też i fenomen jak na tamte czasy,
Tutaj widać to zaangażowanie Stanisławy Filipiny Paleolog w tą taką działalność profilaktyczną. I też również widać, że była osobą światłą i taką, można by powiedzieć, też wizjonerką. Bo przecież obecnie również to mamy. I to jest to, jak gdyby jej działalność jest kontynuowana. Już 100 lat później mamy tak naprawdę to samo. Także tutaj, jeżeli chodzi o jej działalność, to było to niezwykle istotne. Ważne było to w Policji Kobiecej i w ogóle działalność Filipiny Paleolog łączy się również z wykrywalnością różnych przestępstw. W roku 1929 Policja Kobieca na 776 przypadków różnych przestępstw wykryła 716. To podawały chociażby gazety codzienne. Filipina Paleolog była też o tyle ciekawą kobietą, że znała wartość prasy. Znaczy, działała też medialnie. Ona potrafiła, że tak powiem, opowiadać o swojej działalności, bo wiedziała, że prasa ma wielką siłę. I tą swoją, i o wszystkich sukcesach pisała prasa codzienna, pisała gazeta codzienna, kurier codzienny, również tajny detektyw. Także ona była praktycznie Policja Kobieca była na ustach wszystkich, a dodatkowo też udzielała się też na różnych sympozjach, opowiadając o możliwościach przeciwdziałania właśnie handlu kobietami i dziećmi, o nowoczesnych sposobach profilaktyki i działalności właśnie tutaj z dziećmi i młodzieżą wykolejoną, tak jak to się wcześniej nazywało. I oczywiście także była też zapraszana na różne uroczystości, na te wykłady, ale i też sama gościła u siebie chociażby policję z innych państw, ponieważ działalność naszej polskiej Policji Kobiecej była na tyle efektywna i na tyle rozpoznawalna, że kobiety z innych krajów, z innych policji kobiecych przyjeżdżały do nas, ażeby się szkolić. A zatem jak gdyby w 1935 roku czy w 1937 roku, już nie pamiętam dokładnie, ale była tutaj też taka wizyta właśnie kobiet z Anglii, ze Scotland Yardu, gdzie po prostu kobiety dzieliły się swoimi doświadczeniami też. Do końca swojego życia tak naprawdę Stanisława Filipina Paleolog pozostawała właśnie w przyjaźni z jedną z funkcjonariuszek właśnie ze Scotland Yardu. Ona była obecna po kres jej dni przy jej łożu. Także tutaj, jeżeli chodzi o taką działalność Stanisławy Filipiny Paleolog, to ona była naprawdę szeroko zakrojona. Była to naprawdę wizjonerka. Nazywana była polską Joanną d'Arc. Oprócz tego też brała udział w takiej dosyć istotnej akcji. Generalnie Policja Kobieca pomogła tutaj zwalczyć taką grupę przestępców zorganizowanych, która się trudniła właśnie handlem ludźmi, kobietami i dziećmi, między innymi Cwi Migdal. I tutaj Policja Kobieca miała w tym swój udział i swoje zasługi. Także jeżeli chodzi o tą taką działalność Filipiny Paleolog, to rzeczywiście było to bardzo istotne, że pomagała właśnie bardzo wielu osobom i to było dostrzegalne. Ludzie bali się jej, to znaczy przestępcy tak naprawdę bali się jej. Mówiono o tym, że dopóki ta baba będzie na stanowisku, to nie mamy co do Polski wracać. Także no to same takie tego rodzaju zeznania, chociażby późniejszych świadków, świadczą o tym, że rzeczywiście była to osoba kompetentna na swoim stanowisku. Tak jak wspomniałam wcześniej, ona była od samego początku komendantką policji i do samego końca jak gdyby nią pozostała. Ponadto bardzo w różnych aktach, archiwum akt nowych możemy odnaleźć też sprawozdania właśnie Polskiego Komitetu, w których bardzo ten komitet bardzo gdyby z wielkim szacunkiem wyraża się o postaci Stanisławy Filipiny Paleolog i o tym, jak generalnie dowodziła ona swoją komórką, swoim referatem, który od właśnie 1935 roku był już takim referatem samodzielnym. Dziękuję bardzo. Ja tak obiecałam, chciałam przejść do pani Małgorzaty Basej i zapytać o tą Zofię Moraczewską, tak w kilku zdaniach, bo jakby tutaj nasz czas goni, ale chciałam przy okazji pytanie zarówno do pani Małgorzaty Basej, jak i do pani Agnieszki Kaczmarskiej o to, gdzie można dowiedzieć się więcej, w sensie co takiego proponuje Muzeum Józefa Piłsudskiego w Solejówko, żeby nasi oglądający mogli się więcej dowiedzieć o Marii, o Aleksandrze i jakby szukać tam dalej, bo myślę, że dużo ciekawych rzeczy dobrze, można znaleźć. Dwa słowa o Zofii Moraczewskiej, bo szkoda po prostu o niej dzisiaj nie wspomnieć, tym bardziej, że jej nazwisko padło.
w 21 roku, bo wtedy przywołaliśmy, w 1921 roku, wtedy przywołaliśmy Zofię Moraczewską, jak Piłsudscy kupowali, czy Aleksandra kupowała, Milusi, działki w Sulejówku. Zofia Moraczewska była wtedy posłanką do Sejmu. Jedną z pierwszych 8 posłanek, a właściwie jedną z pierwszych 5, bo później jak były dołączane kolejne ziemie, kolejne posłanki do Sejmu dołączyły, w sumie było ich 8 w Sejmie Ustawodawczym. Ale ona nie była przypadkowo wybraną posłanką albo może posełką, bo też wtedy tak o kobietach w Sejmie mówiono, ponieważ w momencie odzyskiwania niepodległości była jedną z czołowych działaczek społecznych, działaczek o takim znaczeniu już ogólnopolskim. A swoją drogę zaczynała jako młoda żona Jędrzeja Moraczewskiego. Wzięli ślub w 1896 roku. I wtedy on, młody inżynier po studiach, budował po prostu kolej w Galicji. I oni we dwoje, najpierw we dwoje, później z gromadką dzieci przemieszczali się od jednego miasta czy miejsca do drugiego, tam gdzie akurat Jędrzej pracował. I zaraz po ślubie ona wstąpiła za przykładem swojego męża do Polskiej Partii Socjalistycznej, ale nie była to taka działalność aktywna wtedy z jej strony. Ona skupiała się na wychowaniu dzieci, miała ich 4, a właściwie 3, bo pierwsze dziecko bardzo szybko im zmarło. I w wolnych chwilach w tych miasteczkach na Galicji organizowała małe takie lokalne organizacje społeczne dla kobiet, gdzie spotykały się, ona troszeczkę miała taką potrzebę troszeczkę edukowania, bo była z wykształcenia nauczycielką, ale edukowania w takim myśleniu o niepodległości, o przekazywaniu tych ideałów polskiej, takich niepodległościowych, organizowała różne przedstawienia, różne wieczorki. To było jej takie, ale to było na takim poziomie bardzo lokalnym, no bo nie mogła dalej się ruszyć ze względu na dzieci. A Jędrzej od 1907 roku był posłem polskim w parlamencie w Wiedniu. Więc ona tak naprawdę z tymi dziećmi była zawsze sama. A później wybuchła I wojna światowa i Zofia Moraczewska zaangażowała się już na większą skalę w działalność społeczną. Zaangażowała się w działalność Ligi Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego. To jest organizacja, która powstała w 1915 roku, a już w 16 Zofia została jej przewodniczącą. Rok później włączyła się w działania z kolei Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. To była organizacja z kolei, która działała na terenie Królestwa Polskiego. I ona też niedługo później już jej przewodniczyła. Także była to kobieta o takich, nie wiem, chyba bardzo dobrych zdolnościach organizacyjnych i umiała to wszystko jakoś połączyć, miała pomysł na to, jak te organizacje mają funkcjonować. One miały zupełnie inny, ona czy prowadziła działalność zupełnie inną niż Aleksandra Piłsudska, czy Szczerbińska, czy Maria nie była dromaderką, nie była konspiratorką, nie zajmowała się bronią, tylko uważała, że jej działalność jest potrzebna na trochę w innym obszarze, ale również obszarze, który bezpośrednio miał wpływ na to, żeby pomagać na przykład właśnie w czasie I wojny światowej w organizacji takiego zaplecza dla legionów. Na przykład kobiety z Ligi Kobiet Galicji i Śląska szyły mundury dla legionistów, prawda? Więc zbierały, tak samo zresztą jak kobiety z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, zbierały pieniądze, organizowały różne akcje takie, żeby tych
polskich chłopców walczących o niepodległość wspomagać. I gdy zakończyła się pierwsza wojna światowa, Zofii Moraczewskiej możemy powiedzieć, że była taką działaczką międzyzaborową, czy prawda, że tutaj był zabór austriacki, gdzie prowadziła działalność i Liga Kobiet Pogotowia Wojennego, tu Królestwo Polskie, czyli zabór rosyjski, prawda? I w momencie, gdy odzyskaliśmy niepodległość, tą swoją działalnością dała się poznać już bardzo szerokiemu gronu i rzeczywiście wchodziła do niepodległej Polski jako jedna z czołowych działaczek społecznych. I też członkini Polskiej Partii Socjalistycznej, bo właśnie z tego ugrupowania do Sejmu startowała. Zaproponował jej start w wyborach, udział w wyborach do Sejmu Ustawodawczego Ignacy Daszyński, pisał do niej listy. Te listy się nawet zachowały i on ją błagał, pisał do niej: błagam panią, niech się pani zgodzi kandydować do Sejmu. I Zofia Moraczewska pisała z kolei do swojego męża, który w tym czasie był już w Warszawie, ona mieszkała w Krakowie, ponieważ był pierwszym premierem II Rzeczpospolitej, a jesteśmy chwilę po odzyskaniu niepodległości. I ona z tego Krakowa do Warszawy pisała listy do Jędrzeja i pytała, co ja mam robić, czy startować, czy nie dorać. A on jej odpisał: startuj, pomogę ci. No i z okręgu PPS z Krakowa Zofia Moraczewska wystartowała, kandydowała, została wybrana do Sejmu Ustawodawczego i jako właśnie ta jedna z pięciu pierwszych wybranych w styczniu 2019 roku posłanek zasiadła w polskim parlamencie. I też jako pierwsza kobieta stanęła na mównicy sejmowej w imieniu kobiet. Podziękowała za to, że kobiety otrzymały prawa wyborcze, a przecież to jej mąż jako premier, jako pierwszy premier II Rzeczpospolitej, no i Józef Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa w listopadzie 18 roku w ordynacji wyborczej tę możliwość wprowadzili, prawda? I Zofia Moraczewska razem ze swoimi koleżankami, posłankami miała trudny orzech do zgryzienia, ponieważ kobiety nie miały żadnych doświadczeń politycznych. One nie były wcześniej polityczkami, nie można o nich tak powiedzieć, a tutaj nagle są w Sejmie i muszą tą polityką się zajmować. Nie było to łatwe też dla panów posłów, prawda, bo też nie mieli takich doświadczeń z współpracą w Sejmie, w Sejmach, bo przecież mieli co niektórzy doświadczenie z pracy i w Sejmie austriackim i też w Dumie, prawda, a kobiety nie, musieli z nimi jakoś współpracować. Niestety ten podział był taki, że kobiety odesłano do kwestii, do tak zwanych spraw kobiecych, prawda, i one właściwie zajmowały się takimi sprawami związanymi z edukacją, z problemami społecznymi, z higieną na przykład, prawda? Próbą zmiany jakichś przepisów dotyczących pozycji kobiet, znaczy zmierzających do równouprawnienia kobiet, bo to, że kobiety otrzymały prawa wyborcze, to do tego równouprawnienia niestety było jeszcze bardzo, bardzo daleko i chyba to się nie udało, prawda, do końca. Wiele tych przepisów jednak nie udało się w II Rzeczpospolitej jakby wprowadzić, które dawałyby większe możliwości kobietom. No niemniej jednak Zofia Moraczewska miała, można o niej powiedzieć, zresztą tak już brzmi tytuł biografii, o niepodległości prawa kobiet i myślę, że tak można ją, że tutaj pani Kamila Cybulska, autorka biografii Zofii Moraczewskiej, bardzo, bardzo tak dobrze ją podsumowała, bo myślę, że to było takie jej motto życiowe, właśnie ta
praca dla niepodległości i praca o prawa kobiet. Była w Sejmie, ale była niepokorną parlamentarzystką. Wyłamywała się z głosowania zgodnie z wytyczonymi swojego ugrupowania sejmowego. Ona była, przypomnę, w kole Polskiej Partii Socjalistycznej i gdy odbywało się głosowanie nad przyjęciem konstytucji marcowej, klub PPS zdecydował głosować przeciw, a Zofia Moraczewska, jedna z dwójki posłów, bo był jeszcze jeden poseł, który również wyłamał się z dyscypliny partyjnej, zagłosowali za przyjęciem konstytucji. Ona później to tłumaczyła, uznawała, że dla młodego państwa polskiego, mimo niedoskonałości przepisów, ta konstytucja była wtedy niezbędna i ona po prostu postanowiła głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Ale praca poselska bardzo ją rozczarowała, ona pisała o tym, ponieważ to trwało za długo. Ona była kobietą czynu, ona lubiła widzieć efekty swojej pracy, stąd o wiele lepiej pracowało jej się w organizacjach społecznych, gdzie widać było efekty tej pracy. Tutaj w Sejmie to wszystko bardzo się dłużyło, głosowania i kłótnie sejmowe to jej nie odpowiadało. Ale oprócz kwestii spraw kobiecych, którymi zajmowała się Zofia Moraczewska, był jeszcze jeden ważny obszar, którym wtedy się zajęła, a mianowicie jeńcy polscy po wojnie z Rosją bolszewicką. A wynikało to z tego, że jej syn, najstarszy syn Kazimierz, jako 17-latek zgłosił się w sierpniu 20 roku do wojska jako ochotnik i właśnie w pierwszych dniach sierpnia zginął. Ona nie wiedziała, gdzie jest. Nie wiedziała o tym, że on zginął. Wiedziała, że do domu nie wrócił. Cały czas mieli nadzieję, że obydwoje z Jędrzejem, że jest gdzieś więziony, jest jeńcem. I szukając swojego dziecka, szukała też, czy starała się zwrócić uwagę, że to jest bardzo duży problem. Jeńcy polscy gdzieś tam w Rosji sowieckiej, prawda, w Rosji. I ten temat podejmowała, pisała petycje i do marszałka Piłsudskiego i poruszała to w innych kręgach. Także był to też taki ważny aspekt jej działalności w czasie funkcjonowania Sejmu Ustawodawczego. Do pierwszej kadencji Sejmu, do kolejnego Sejmu już Zofia Moraczewska nie kandydowała. Myślę, że wiązało się to z tym, że ona bardzo źle zniosła utratę swojego syna, nie mogła się z tym pogodzić. Miała w domu jeszcze dwójkę dorastających dzieci i zdecydowała się zająć nimi. Ale kilka lat później zdecydowała się powrócić do takiego aktywnego życia, można powiedzieć też politycznego, bo zaangażowała się już po przewrocie majowym w organizację Komitetu Wyborczego właśnie dla kobiet, żeby pomóc im wejść do Sejmu drugiej kadencji. Ona wtedy nie kandydowała, ale z kolei weszła do Sejmu, kandydowała do Sejmu trzeciej kadencji w 1930 roku i była posłanką, która dwa razy pełniła funkcję tę funkcję w polskim Sejmie. W międzyczasie też założyła jedną z największych organizacji kobiecych w II Rzeczpospolitej, czyli Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet o bardzo szerokim spektrum działania, rozbudowanym programie skupiającym kilkadziesiąt tysięcy kobiet we wszystkich województwach, większych miastach w Polsce. Wszędzie były zorganizowane, działały lokalne kółka.
Także była bardzo, bardzo aktywną kobietą w II Rzeczpospolitej. To nie wszystko o niej można mówić jeszcze tak, bardziej. Tak, świetnie mi się pani słucha w ogóle, tylko niestety musimy zmierzać końca, więc ja na koniec o tym właśnie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Trójówku, jakby pani jeszcze tak w paru słowach. Dlaczego warto? Bo ja myślę, że państwo tutaj widzą, że to jest taka trochę taki wstęp do tego, gdzie, że tego jest naprawdę dużo i że jest naprawdę ciekawe, więc żeby poszukać dalej. Powracając do Aleksandry Piłsudskiej, chciałam jeszcze powiedzieć taką ważną sprawę do Aleksandry i w zasadzie Marii. Maria i Aleksandra to były dwie pierwsze damy w niepodległej Polsce. Jeśli chodzi o Marię, to tak powiem, wiemy jaka jest historia i ona tą pierwszą damą była tylko nominalnie. Natomiast Aleksandra była pierwszą osobą, która faktycznie w Belwederze urzędowała razem z swoim mężem i musiała, nie mając jakby wzorców wcześniejszych, tą działalność jakoś podjąć, zdefiniować się w tej sytuacji. Aleksandra postawiła na działalność społeczną, na działalność w różnych organizacjach wspierających, a tych potrzeb było bardzo, bardzo wiele po wojnie i ona je widziała, znała. Także nie angażowała się, nie mieszała się w politykę. I tutaj jest taki temat bardzo ciekawy w ogóle na dalsze rozmowy, debaty. Temat z jednej strony tak, środowiska kobiece, środowisko PPS miało trochę Aleksandrze to za złe, że ona mając taką pozycję pewnych spraw związanych i z sytuacją polityczną i kobiet nie komentuje, nie stara się nic załatwić. I to jest ciekawy problem, dlatego że po pierwsze, czy Aleksandra, znaczy zdawała sobie sprawę w ogóle na pewno, że w takiej sytuacji politycznej i znając jakby pozycję swojego męża, ona nie może i chyba nie powinna nic robić, dlatego że po pierwsze ona bardzo była nastawiona na wspieranie Józefa Piłsudskiego, przekonana o tym, że jego droga, jego sposób postępowania jest właściwy i wspierała go całe życie, do końca jego życia i do końca swojego życia. Z drugiej strony jest też bardzo ciekawe zjawisko tak zwanego backflashu, czyli kobiety, które były zaangażowane, miały silną pozycję w ruchu niepodległościowym w trakcie, przed odzyskaniem niepodległości. Po odzyskaniu niepodległości nagle znalazły się na takich pozycjach drugorzędnych, to znaczy nie piastowały żadnych stanowisk. W Sejmie było tylko 8 kobiet. To był początek w ogóle długiej drogi, która trwa do dziś, tak? Początek dużych przemian społecznych. Także te kobiety no, musiały tą ścieżkę dla nas wydeptywać. Jedną z dróg, którą Aleksandra podjęła, uważam bardzo, bardzo mądrą, było to z jednej strony, że zadbała o to, żeby uhonorowywać kobiety za ich działalność niepodległościową. Dlatego, że wszelkie oznaczenia, ordery były związane raczej ze służbą militarną. W związku z tym kobiety miały niewielkie szanse, działając chociażby w PPS jako te technikierki, dramaderki. I ona wystąpiła z inicjatywą ustanowienia takiego odznaczenia Krzyż Niepodległości. I w ramach tego oznaczenia mogły być uhonorowane osoby, które nie walczyły na froncie, między innymi kobiety, nie tylko kobiety. To jest jedna bardzo ważna inicjatywa. Ona była osobą, która dostała to Krzyż Niepodległości jako numerem jeden. Drugą inicjatywą, która podjęła, to było spisywanie relacji świadectw kobiet z walk niepodległościowych. Co zresztą i Piłsudski do tego nawoływał, żeby te relacje spisywać, bo jeżeli nie zostaną spisane, to ktoś inaczej to zapisze, inaczej zinterpretuje fałszywie. Zwołała, tak powiem, swoje koleżanki, współpracowniczki i kobiety, żeby spisywać te wspomnienia z Legionów, z walk w czasie I wojny światowej i zostały wydane dwa tomy. Służba ojczyźnie i nie, wierna służba i służba ojczyźnie. Dalej też potem, jak Aleksandra już po śmierci Józefa Piłsudskiego i w momencie wybuchu II wojny światowej znalazła się na emigracji w Londynie i gdzie współtworzyła Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, też kontynuowała tą działalność badania historii kobiet. I teraz od tych wątków związanych z jej działalnością późniejszą jest bardzo wiele.
Natomiast od tego właśnie chciałabym przejść do tego, co robi muzeum, ponieważ jak już wspomnieliśmy wcześniej, w zeszłym roku mieliśmy rok Aleksandry Piłsudskiej. Muzeum Aleksandrą i historią kobiet zajmowało się wcześniej, zanim ten rok nastąpił. Już chociażby przez to, że staramy się od początku akcentować, że Sulejówek to nie tylko miejsce związane z Józefem Piłsudskim, ale i z Aleksandrą. I od początku tą narrację wokół dworku, domu, ogrodu prowadzimy, że to był dom Aleksandry Józefa Piłsudskich. To jest tak proces zmiany w świadomości społecznej mieszkańców i w ogóle obywateli całej Polski, bo wszyscy są Piłsudski, dworek Piłsudskiego w Sulejówku i to jest po prostu już taka kalka, która istnieje, więc to potrzeba na to lat, żeby to zmienić, ale chociażby w zeszłym roku Poczta Polska wydała znaczek pocztowy, na którym jest dom rodziny Piłsudskich w Sulejówku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. W tym roku Muzeum Piłsudskiego będzie otwierało oddział swój w Łodzi, w mieszkaniu, gdzie pracowali Maria i Józef Piłsudscy, gdzie była ta tajna drukarnia. I to muzeum będzie też nazwane jak muzeum... Tak, w nazwie będzie też Maria i Józef, mieszkanie Marii i Józefa Piłsudskich. Tak? Także dbamy, żeby obok Józefa były kobiety, które też z nim współpracowały, pracowały. Zorganizowaliśmy wystawę. Muzeum ma przygotowaną ścieżkę, po której nasi przewodnicy oprowadzają ścieżkę o Aleksandrze, która wiedzie przez wystawę stałą i przez dworek Milusin, ogród. Organizujemy warsztaty dziecięce czy dla młodzieży, gdzie również są wątki dotyczące Aleksandry. Myślę, że w przyszłym roku też jeszcze będą się ciekawe rzeczy wokół Aleksandry działy i później tak samo jest ona, uważamy ją za taką praprzyczynę powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego właśnie w Sulejówku. I chciałabym dodać, że Aleksandra bardzo dużo od niej się zaczęło, ale to, że dzisiaj jest muzeum w Sulejówku, właśnie w Sulejówku, to jest zasługa jej córek, czyli kolejnego pokolenia kobiet. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby o nich też troszeczkę opowiedzieć, ale myślę, że my zawsze podkreślamy ich ogromny wkład i też mają bardzo ciekawe i ważne biografie i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze będziemy mogły i o nich też chwilę porozmawiać. Tak, dziękuję bardzo. To już sobie pozwolę tutaj postawić niestety kropkę. Ja przede wszystkim bardzo panią dziękuję. Widzą państwo, ile z różnych tematów, ile jeszcze nam zostało, więc ja myślę, że to jest w ogóle świetne preludium do tego, żeby zrobić jeszcze kolejny odcinek i móc jakby kontynuować tą rozmowę. I jakby zapraszam do tego, żeby poszukać więcej, żeby odwiedzić muzeum, żeby właśnie dowiedzieć się więcej i poszukać tego, co nie zostało powiedziane, ponieważ mamy tutaj niestety ograniczoną liczbę czasu. Dziękuję panią bardzo. Dziękujemy.